Na terenie wschodniej Ukrainy ciągle panuje chaos. Separatyści utrzymują nadal budynek Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku, przyjęta tam została broń. Zwolennicy Donieckiej Republiki Ludowej utrzymują nadal budynek administracji obwodowej w Doniecku. Natomiast w Charkowie dzisiaj Kijów odniósł sukces. Została przeprowadzona operacja antyterrorystyczna, zatrzymanych ponad 70 osób nawołujących do federalizacji Ukrainy. Został również zwolniony budynek administracji obwodowej i to jest pierwszy sukces. Niepokoi ten sukces Moskwę. Dzisiaj słyszymy komentarz ministra spraw zagranicznych Lawrowa, który ostrzega Kijów przed użyciem siły i mówi o tym, że może to spowodować przelewy krwi i rozpętanie wojny domowej. Natomiast widzimy również wyraźne sygnały z Waszyngtonu. Rzecznik prasowy Białego Domu, komentując sytuację na wschodniej Ukrainie, zwraca uwagę na to, że procesy te są sterowane poprzez koordynatorów z Rosji. Prawdopodobnie są tam współpracownicy służb specjalnych rosyjskich, którzy również płacą za uczestnictwo w prorosyjskich wiecach i za aktywistom separatystycznym, które ciągle utrzymują budynki rządowe we wschodniej Ukrainie.